Kiedy wędruję poprzez polską ziemię, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię, Mazury, kolejne ziemie wschodnie, od Białostocki aż do Zamojskiej i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uświadamiam sobie ten szczególny wymiar sprawczej misji Syna Bożego. Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku.